Witam w kolejnym odcinku z gry Lator Rzymski. W tym odcinku zrobię zadanie fabularne Przygotuj dary dla Marsa. Zrobiliśmy to. Musieliśmy wykonać 3 kasze chłopa i 3 kasze pasterza. Teraz lecimy dalej. Mamy tak. Niezbyt zmarłych, 1 na 5. Porozmawiaj z kabonem Marsa. Rozmawiamy z nim. Nagrywa. Dobra, idziemy. Udało mi się znaleźć włócznie Marsa. Dar pól i dary zwierząt. Złóż dary na ołtarzu i zdobądź błogosławieństwo Boga Wojny. 2 na 5, błogosławieństwo. Niezbyt zmarły 2 na 5, błogosławieństwo włócznia Marsa. 0, 1 na 1. Tutaj zrobimy. Poświęcona włócznia Marsa. Mówimy. Stwórz. Masz już włócznię, błogosławioną przez Marsa. Świetnie. Uderz ją w bramy autorskich grobowców. Nie pozwól, by ta stara magia zrobiła ci krzywdę. Niezbyt zmarły. 3 na 5. Otwórz ołtarskie grobowce. Mamy godzinę. Niezbyt zmarły. 4 na 5. Pięknięty hełm. 0 na 3. Pięknięty miecz. 0 na 2. Pięknięty kirys. 0 na 1. Dobra, lecimy. Zobaczę broń tą lepszą. Czy nam to się uda, czy nie? Mocni są. Jakiś mag. Trzeba się wyleczyć. Lecimy to. To nam jeszcze pęknięty. Dobra, ja zatrzymam, obejrzę reklamę. Tak, nie obejrzę reklamę. Dobra, idziemy dalej. Idziemy. Teraz obejrzę reklamę. Zatrzymam, obejrzę reklamę. Dobra. Jestem już, obejrzałem reklamę. Idziemy, liczymy się. Przeszukamy tą skrzyneczkę. Coś nie ma, się przyda. O kurczę, mocny jest. Czym nałożymy te wyposażenie, co mamy? Terska tkanina. Terskie organiki. Całusz. Jest lepsze od tych, co my nosimy, czy nie? 7,69, 7,86, 18. Już byśmy ulepszyli. To może. Nie mamy tego. Rozpęknięty miecz nam brakuje. Dobra, nałożę te buty na razie. Później się zobaczy, może się tu zrobimy, trochę polepszamy, zobaczymy. Mamy. Niezbyt zmarłych, 5 na 5. Zmontuj enterskie relikwie, 0 na 5, wałek miedzi. Lecimy do bazy. Demontaż. Robimy. Łuk zostawię i ten. To wszystko rozwalę. Czy zdemontuję? To jest jakiś gość. My za mało musimy jeszcze raz iść. To sprawdzę, o co mu tu chodzi. Yy,
Widać, twoje popisy na arenie zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Mam dla ciebie ważne zadanie. Poszukaj mojego domu i podal koseum. Jakie to jest zadanie? To ja to zrobię poza odcinkiem. Dobra, lecimy tutaj. Niezbyt zmarłych, 5 na 5. Wezmę eliksirki. Pójdziemy jeszcze raz tam. Czy co to jest? Zobaczę, pomyślę. To moczuga może się przyda, miedziana puława. Proste jednak do, bardzo niebezpieczne dla zbroi przeciwnika. Czy to... Co to jest tego? Zobaczę, pomyślę. Weźmiemy eliksirki. Się wyleczyć. Wezmę więcej, bo i tak pewnie się przyda. Dobra. Idziemy tam. To było Valerium, nie Valerium. Będzie to. Zachęcam do zostawienia łapy w górę, lajków i komentarzy. To mnie motywuje do działania dalszego. Dobra, lecimy tutaj. Trzeba z drugiej strony iść. Lecimy dalej. Sobie ty lecimy dalej. To jest jakiś magik. O, jest problem. Trzeba się wyleczyć. Śmiemy to. Czy nam broń lepszą? I wyposażenie. Za mało. To też strzelają. Tak do 10 minut będę nagrywał. Chyba, że mi się leczenie skończy. Mamy 9 minut, dobra. Prawa zmień do broń. Nie ma broni, muszę się wrócić, dobra. Wracamy się do bazy. Zdemontujemy to, co mamy. I zobaczymy, czy jeszcze nam coś brakuje. Brakuje nam trochę. 13, czyli 46. Dobra, ja to naprawię tą broń i pójdziemy jeszcze raz tam. Dobra, wezmę tą broń. Do tego grobowca, oczywiście. Czy chyba tylko zdobywa się miedź, na to wychodzi. Trochę ciszę.
Skrzynka jest. Ciekawe, co tu będzie. Hubble! O! Ciekawe, przyda nam się. Ja tak myślałem, gdzie to mogę zdobyć na Hubble? Idziemy dalej. 13 to jeszcze trochę brakuje. Dlatego zabiję i wrócę do domu. Znaczy do posiadłości swojej. Demontaż zrobimy. Użyję energii tej, co tu mam. Tutaj. Tak pewnie zabraknie. Tu broń schowamy. Tu broń schowamy i lecimy tutaj. Mamy 21, dobra. Tutaj mamy międzownik 1 na 5. Porozmawiać z Juliuszem. Dobra, to zaczniemy to. To przerobię. Mam trochę energii. Muszę sobie leczenie zrobić. Z odcinkiem, bo już nie mam. Porozmawiamy z nim. Znaczy kopanie złota nie. Międzownik. Gdzie ten Juliusz? Tutaj. Udało mi się zdemontować Eroldskie relikwie, by zyskać kawałki miedzi, tylko jak je przetopić na sztabkę. Wśród właśnie Juliusza był piec hutniczy i kuźnia, ale po najeździe z rajców trzeba je odbudować. Niestety, do zbudowania pieca niczego potrzebujesz sztabki miedzi. Niezła kabała. Wybierz się do Mamiusza, Wariusza, Wala z Wiatulia. Jest chciwy, ale jak sypniesz siwem, wytopi dla ciebie pierwszą sztabkę. Dobra, my to zrobimy to. Z nim pogadamy, może to skończymy i na tyle będzie w tym odcinku. Idziemy do niego. Zdobyłem mieć wiatelskiego miasta umarłych i wykułem z niego sztabki. Pozwól mi skorzystać z twojego pieca ochotniczego i kuźni. Kurczone, to moja kuźnia, moje już narzędzia i moje sekrety. Rzymscy żołnierze podniosą klęskę w bitwie ze zdrajcami. Jeśli im nie pomożemy, dobrze. Dajesz mi wybór. Mój brat Marek z Prezui ręczy za ciebie. Mógłby ci użyczyć kuźni za niewielką opłatę. Mój brat Marek z Prezui mówił o tobie. Przyjmie ten podarek. Podziękował mi za co niego. Za nowy dom. Wytop sztabki miedzi. 3 na 5 wędzowni, dobra. Jedną? Jedną. Mamy tak, mamy tutaj tak. Trochę drewno. Chypieniek, dobra. Co tu mamy jeszcze tutaj? Zadanie fabularne. Zadanie lokalne, kopalnia złota. Zadanie poboczne, czempioni. Wieluński sztecik. Dwa sprzęty, to nie jeden. Znajdź nieznajomych w okolicy Kolosseum. Znajomego w okolicy Kolosseum. Dobra. Ja zatrzymam, poczekam. Jestem już z powrotem. Zostanam 3, 2, 1, koniec. Zbuduj piec hutniczy. Czyli w domu chyba piec hutniczy, tak? Czy tutaj? Zaraz jeszcze sprawdzę. Mi się wydaje, że chyba w siebie w bazie. Dobra, wracamy tutaj, tak? Buduj piec hutniczy tutaj. Czy zbudujemy? Brakuje nam klinu. Trochę zrobimy go. Cztery na pięć.
Mięczownik. Tu możesz wytapiać sztabki metalu i z rudy. Ja to zrobię poza odcinkiem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Prawdopodobnie niedługo. Cześć.